wskazuje, że był to, że było to łatwe zwycięstwo i przebieg meczu pod kontrolą, ale jednak jak ktoś spoglądał na to z boku, na pewno widział, że zespół Polonii na pewno piłkarsko był bardzo mocny. Natomiast my celowo zeszliśmy dzisiaj do zdecydowanie niższej obrony w niższym pressingu. To przynosiło efekt, szczególnie jeżeli chodzi o pierwszą część spotkania. Dwie bardzo fajne, wyprowadzone kąty. Dwie bramki. Na pewno też duży wpływ na to, co się działo na boisku. Miała czerwona kartka dla jednego z zawodników Polonii i w jakiś sposób to już ustawiło ten mecz przy wyniku 1-0, potem szybko się na druga bramka na 2-0, więc jakby pole manewru dla zespołu gości był bardzo ograniczony. Tak jak powiedziałem na wstępie, nasz zespół, mój zespół grał w niskiej obronie, to przynosiło nam efekt. W końcu zagraliśmy po bodajże trzech meczach na zero z tyłu. To nas bardzo cieszy po tych wcześniejszych dwóch meczach, gdzie traciliśmy dwie bramki. Oczywiście nie uniknęliśmy błędów w defensywie. Na pewno się brało z tego, z takiej zbyt dużej pewności siebie z powodu tego prowadzenia i że graliśmy z przewagą jednego to zawodnika, ale chwała przede wszystkim temu, że zagraliśmy na zero z tyłu, że konsekwentnie odbudowaliśmy grę w obronie, bo we wcześniejszych meczach to był naszym dużym problemem i te umiejętności wysokie, techniczne i piłkarskie zespołu Polonii zniwelowaliśmy tą walką, to przyniosło efekt. Cieszymy się bardzo z tych trzech punktów, bo nie wiadomo, że Polonia będzie też jednym z głównych faworytów do awansu, więc takie zwycięstwo tym bardziej cieszy, więc jeszcze raz podziękowania dla chłopaków za walkę, za trzy punkty, na zero z tyłu i jedziemy dalej. Dziękuję właśnie bardzo. Powiedział wręcz odwrotnie, że tego bogactwa na tej stronie nie mamy, bo oczywiście ilościowo tak, natomiast jakościowo to nie jest tak, jak ja bym tego oczekiwał i na pewno tutaj mamy problem, jeżeli chodzi z prawą stroną. Nie mamy akurat na tych pozycjach jakby takiej dużej rywalizacji. Oczywiście personalnie tak, nie? Bo mamy, jest Pawlak, jest Knera, jest Żwir, jest Młody Majak. No, to na pewno ta strona w jakiś sposób jest zabezpieczona, aczkolwiek no, jakościowo to nie wyglądało w tych wcześniejszych meczach tak, jakbym sobie tego życzył, więc szukamy optymalnego rozwiązania. Dzisiaj zagrał Żwir. Myślę, że ogólnie pozytywnie na pewno, ale aczkolwiek gdzieś tam w pewnych momentach, szczególnie wtedy, kiedy było podwajanie na jego stronie, gdzieś się gubił w tym ustawieniu, tutaj zespół gości, szczególnie w tym rejonie boiska i po tej stronie robił dużo wiatru i nie potrafiliśmy tutaj uszczać się tych błędów. Nie wiem, czy to będzie optymalne ustawienie na tą chwilę, że będzie grał Karol. Nie wiem, może coś jeszcze wymyślę innego. Nie wiem, czy będę miał jeszcze taką możliwość, ale na pewno szukamy tego optymalnego ustawienia. Dzisiaj w jakiś sposób na pewno się sprawdziło, bo nie straciliśmy bramki z tyłu, więc z tego powodu się cieszę, aczkolwiek Karol też nie uszczekł się błędu. No nie ukrywam, że w mojej ocenie przegraliśmy ten mecz w pierwszych 10 minutach, 10-15. Chodzi głównie o straconą pierwszą bramkę. Jak pan do mnie dzwoni, to telefon mam wszedł. Nie ukrywam, że tutaj mam żal do zespołu za ten fragment, bo mieliśmy grać inaczej. I tutaj mieliśmy troszkę inny plan, chyba troszkę emocje nas poniosły i spróbowaliśmy zawodnicy troszkę za wysoko chcieli zakładać pressing, a były inne założenia w tej pierwszej połowie. Natomiast no chcę z tego miejsca bardzo podziękować zawodnikom za grę, jak już graliśmy później w 10. Bo nie ukrywam, że w tym momencie stworzyliśmy, mimo że graliśmy bez jednego zawodnika, 3-4 bardzo dobre sytuacje, a w pierwszej połowie te dwie znakomite. Były momenty, że w drugiej połowie prowadziliśmy grę jak równy z równym, a nawet byliśmy w stanie zdobyć pewną przewagę w polu, co bardzo cieszy. Zawodnicy pokazali świetny charakter, dużo walki. I za to chcę im podziękować, aczkolwiek również w pierwszej połowie tutaj, jeżeli można, to chcę przeprosić pana trenera i zespół gospodarzy, bo były niepotrzebne trzy faule, szczególnie dwa faule bardzo ostre, które mogły się zakończyć dla nas jeszcze większą karą. Niepotrzebne emocje i jest mi z tego powodu przykro, bo uważam, że nie powinniśmy w ten sposób podchodzić do gry.
Natomiast ogólnie, gdyby nie wynik, zaliczyłbym to spotkanie do dosyć udanych. Graliśmy z drużyną, która pretenduje do awansu i biorąc pod uwagę przebieg meczu poza tym samym początkiem, uważam, że tutaj zespół zaprezentował się całkiem przyzwoicie. Dziękuję. No już powiedziałem na początku, że przegraliśmy głównie w pierwszych 10-15 minutach, więc to jest ten okres początku meczu. Tutaj bardzo zmotywowani byli gospodarze i ruszyli, nie potrafiliśmy sobie z tym dać rady. No momentami troszkę za bardzo żeśmy się jak gdyby rozciągnęli, czyli nie potrafiliśmy zachować odpowiedniego ustawienia. Wykorzystali to świetnie gospodarze, później czerwona kartka. Natomiast to jest takie w sporcie, no, że akurat niektórych to przerosło. Być może niektórzy uznali, że jak gdyby ten mecz się rozstrzygnie w innej fazie meczu. Natomiast zdecydowanie ten początek meczu był najgorszy w naszym wykonaniu. Trudno mi tak na gorąco znaleźć przyczynę. Czyli na pewno ja zaliczę spotkanie do udanych. Fajnie, szybko strzeliliśmy bramkę i to na pewno nam dodało skrzydeł. I wielki plus dla nas za to. Dobrze się pokazaliśmy. Potem też fajne podanie od Cympi i wszedłem przed gościa. Czerwona kartka to też wielki plus dla nas. Aczkolwiek w pewnych momentach gry nie odczuwaliśmy tego, że gramy w przewadze, bo Polonia Warszawa na pewno stworzyła sytuacje, z których miała prawo strzelić bramkę. Ale dobrze, że z tego wyszliśmy i liczą się dla nas 3 punkty i skupiamy się na kolejnym spotkaniu. Na pewno fajne uczucie zagrać od pierwszej minuty, tak? Też wiadomo, chciałem przede wszystkim skupić się na walce, że dać z siebie wszystko i no, w pewnych momentach się to udawało, ale też w pewnych momentach brakowało tego troszkę skupienia. No i wielki plus za to, tak? No to zadowolony byłem.